Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem w stylu starego, dobrego YouTube'a, czyli organizacją toaletki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałam taki filmik, a myślę, że taki update byłby dla Was czymś ciekawym. Mam taką nadzieję. Podczas kwarantanny zrobiłam w niej gruntowne porządki. Sporo rzeczy się zmieniło, dlatego pomyślałam, że mogę Wam to pokazać. Jeśli słyszycie takie dziwne strzelanie w tle, to jest to ta świeczka. I dzisiaj pokażę Wam całą tę przestrzeń mojego pokoju, całą tę część, na której znajduje się toaletka. W szafce z kosmetykami zostawiłam sobie obecnie rzeczy, których używam na co dzień, takie, które mi się przydają, wszystkie pozostałe, które były zdatne do użycia lub nieużywane, znalazły nowych właścicieli. Także pokażę Wam takich swoich ulubieńców przy okazji. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam w wyróżnionych relacjach są informacje na temat moich kosmetyków do pielęgnacji twarzy, kosmetyków do makijażu czy nawet do włosów. Możecie też zobaczyć sporo inspiracji kulinarnych, ponieważ dodaję Wam praktycznie codziennie nowe pomysły na zdrowe posiłki, także mam nadzieję, że się zainspirujecie. Podczas tego wolnego staram się być cały czas aktywna na tym portalu, także jeśli mnie nie obserwujecie, to serdecznie zapraszam. I przechodzimy do pokazywania mojej toaletki. Jeśli chodzi o tę betonową ścianę, często dostaję pytania, co to jest. Czy to może tapeta, czy jakaś specjalna farba. Także odpowiadając na wszelkie pytania, jest to taka imitacja betonu. Była ona robiona przez osobę, która specjalizuje się właśnie w tworzeniu takich ścian za pomocą takiej masy strukturalnej i laserunku. Nie znam się na tym dokładnie, więc nie będę wprowadzać Was też w błąd, ale tak mniej więcej się to prezentuje. Tutaj mam również takie LED-owe podświetlenie. Ono tutaj wygląda na niebieskie, ale jest to po prostu chłodne światło. Nad toaletką mam półkę, na której znajdują się dwa pudełka. W jednym są takie rzeczy, do których mam sentyment, różne pamiątki, a w drugim takie małe tea lighty, takie świeczuszki do kominka. Tutaj jest świeczka Yankee Candle, zresztą w moim pokoju jest mnóstwo świeczek, co zaraz jeszcze zobaczycie. Tam również są świeczki, świeczki w moim pokoju naprawdę są wszędzie. Tutaj znajduje się fotel, z którego właśnie zeskoczył mój kotek, Lusia. Zawsze kładę jej takie futerko, żeby po prostu ten fotel się nie brudził. Niestety nie powiem Wam, skąd on jest, dlatego że kupowałam go dość dawno w jakimś internetowym sklepie z meblami. Tak prezentuje się toaletka, myślę, że nie muszę jej bliżej przedstawiać, bo każdy ją kojarzy. Że jest to klasyczna toaletka z IKEA, z kolekcji bodajże Hemnes, podobnie jak ta komoda z kosmetykami, do której zaraz przejdziemy. Tutaj mam także taki stołeczek z IKEA. Z samej toaletki jestem, szczerze mówiąc, średnio zadowolona, jej jakość pozostawia wiele do życzenia, więc za jakiś czas, myślę, zdecyduję się na zmianę, ale na razie ona mi służy i jest, no, w porządku. Gdy się maluję, to na toaletce stawiam sobie takie lustro z IKEA, ale ono teraz będzie nam przeszkadzać, więc po prostu je odstawię. Na tej półeczce znajduje się świeca Ludwig, która prześlicznie pachnie i którą obecnie palę. Moje ulubione perfumy Toma Forda. Taka czerwona wieczna róża i scrunchie czarna, taka jedwabna. Natomiast w szufladce znajduje się taka emulsja i perfumy, których po prostu nie mam wystawionych. Tutaj postawiłam sobie kosmetyczkę, dotychczas była w mojej torbie, ale ostatnio nie wychodzę z domu, więc jest tutaj. Mój absolutnie ulubiony puder do twarzy La Mer, taka emulsja z Chanel i na tej półeczce również są perfumy Jo Malone i Bottega Veneta, puder. Te pudry ładnie się prezentują, więc po prostu stoją sobie tutaj. Świeca Yankee Candle, nie wiem, która to już w tym odcinku, możecie policzyć i napisać mi w komentarzu. W szufladce mam płatki kosmetyczne, takie waciki i jak to się mówi? Patyczki higieniczne, po prostu używam ich często, kiedy coś mi się rozmarzy w makijażu na przykład. I w tym kąciku szczotka Tangle Teaser i AirPodsy. Jeśli chodzi o tę szufladę, to zaraz przybliżę Wam jej zawartość. W prawej przegródce mam produkty kolorowe do ust. Głównie błyszczyki, ale są też pomadki. Zostawiłam tylko te, których faktycznie używam. Czyli na przykład Too Faced, Huda, Clinique, Fenty. To są tacy moi ulubieńcy.
Jeśli chodzi o tę środkową, to mam podkłady. To najniższe pięterko to są moi totalni ulubieńcy, produkty, którym ufam w 100% i używam zdecydowanie najczęściej. Jeśli się maluję, to właśnie są to te produkty. A te testuję sobie co jakiś czas. To są dwa cięższe podkłady na jakieś wyjścia, specjalne okazje. A tutaj są rzeczy pielęgnacyjne. Coco Rich, moje ukochane balsamy, zdecydowanie. Lanolips, Blistex, peeling z Lasha. Trzy kremy do rąk, bo ostatnio moje ręce są dość przesuszone. Wazelina, takie mniejsze kremiki z L'Occitane. Serum Blistex i tam w tym pojemniczku Tousa, mogę wam zaraz pokazać, są po prostu miniatury perfum, które nie chcę, żeby mi się tak niechlujnie walały, więc schowałam je sobie tutaj. I dwie próbeczki mgiełki i coś z Clinique, z Lancome. Tak to wygląda. Teraz czas na wcześniej wspomnianą komodę z kosmetykami. Postawiłam sobie na niej przycisk za 100 tysięcy subskrypcji, taki metalowy kosz, kolejną świeczkę Ludwig. Ostatnio moja mama w TK Maxie znalazła taki bardzo ładny kuferek na biżuterię, więc go tutaj postawiłam. Natomiast nie ma on jeszcze w środku żadnych organizerów. Nie zdążyłam nic znaleźć, więc obecnie jest to takie dość nieuporządkowane, ale przynajmniej mam to w jednym miejscu i nic mi się nie gubi. Po tej stronie jest to bardzo fajne, bo jest miejsce na pierścionki, natomiast tutaj jest taka duża przestrzeń, więc jeśli nie znacie jakiś sklep, w którym mogłabym znaleźć takie organizery na biżuterię, żeby tutaj włożyć, to możecie dać mi znać w komentarzu. W pierwszej szufladzie mam produkty do brwi i do oczu. Przed kwarantanną cały czas przedłużałam rzęsy, więc moja kolekcja tuszy zdecydowanie się zmniejszyła. Obecnie używam ich troszkę częściej, dlatego tutaj je trzymam. Mam takie trzy brokaty, pigmenty z NYXa, Sephory i Inglota. Tutaj paletki Coiva, dwie Bourjois, tutaj dwie Huda Beauty, Becca do konturowania twarzy, Too Faced, Anastasia, tam jest jeszcze również Too Faced i jakaś The Balm. I to są wszystkie paletki, których ostatnio używam. Postawiłam na naturalne kolory. Nie przepadam już za jakimś mocnym makijażem oczu, więc zostawiłam tylko te. Tam mam jeszcze pomady do brwi i kolorowe eyelinery. Z kolei tutaj czarne eyelinery, produkty do brwi, jakieś żele, rzęsy z Ardell, klej, pomadę z Benefitu, jakieś inne produkty, Duraline, zalotkę, tego typu akcesoria. W tej największej szufladzie mam na początek suplementy, diety. Obecnie stosuję tylko Spectrum Omega i żelazo. Pozostałe po prostu mi jeszcze zostały, jakieś multivitaminy, witamina E z Solgaru, beta-karoten. Staram się jednak to wszystko dostarczać organizmowi z pożywienia. Nie stosować tylko i wyłącznie chemiczną suplementację. Mam jeszcze tam z tyłu maskę algową w proszku, mydło czarne Savonua i jakąś taką maskę z Nakomi. Z tamtej strony moje awaryjne antybiotyki zewnętrzne na trądzik. Nie będę wam niestety podawać nazw, dlatego że to jest bardzo indywidualna kwestia i lepiej zgłosić się do dermatologa. A Euterox mam na niedoczynność tarczycy. Z tej strony są takie pojemniki metalowe, w oryginale są to doniczki. Trzymam w nich pędzle, w tym są takie większe do pudru, czekają na mycie. A tutaj pędzelki mniejsze do cieni. I gąbeczki, pojemnik z gąbeczkami, plus moja opaska taka, żeby włosy nie brudziły się podczas nakładania maseczki czy mycia twarzy. Lecimy dalej. Tutaj mam szufladkę z moją pielęgnacją i dzieje się tu, wydaje mi się, najwięcej i najczęściej do niej sięgam. Jako organizer posłużyło mi tutaj takie białe pudełko, ono jest z tego co pamiętam z IKEA. Schowałam sobie akcesoria pielęgnacyjne, maseczki. Tu mam do Foreo UFO maseczki, tu samo Foreo UFO, waciki, takie wiecie, wielorazowego użytku, roller do twarzy, szczoteczka Foreo, gąbka, chusteczki do zmywania makijażu. Tu mam takie śmieszne urządzenie z Foreo,
na niedoskonałości. Tak to wygląda. Tam jest jeszcze trymer do twarzy. Po prostu wszystkie takie rzeczy, których używam do pielęgnacji. W tej części są toniki, płyny micelarne, mgiełki do twarzy, takie jak tutaj z Maka, bardzo fajny produkt z Urban Decay, czy z Too Faced. Tego płynu micelarnego używam najczęściej. Tonik Pixi, o, ten olejek z Recibo jest też świetny do rozpuszczania makijażu. Pianka Hello Body Hydro Laty, tonik różany z Fresha. Nie mogę się obyć bez moich ulubionych kremów La Roche-Posay Effect Lard Duo Plus, Cetaphil. Tutaj również mam kremy z Fresha, Clinique, Cicaper, Kiehl's. Tu również krem pod oczy z Kiehl'sa, mój ulubiony. To są takie produkty, które Wam mogę z czystym sumieniem polecić, bo używam na co dzień. Maska Glam Glow, maseczka upiększająca z Recibo, też świetna. Peeling enzymatyczny z Taupe i maseczka Origins. Mam też całe mnóstwo takich produktów z pipetami takimi. Tutaj z Revolution Serum, takie z The Ordinary, ten krwawy peeling z The Ordinary, który też bardzo lubię, albo serum z Recibo. Pewnie widzicie, jakie mam wysuszone ręce, ale naprawdę walczę z tym. Godne polecenia jest też ten produkt z Mario Badescu, taki wysuszający niedoskonałości, albo to serum, które dostałam od Meli na urodziny z Fresha. Mój ulubiony produkt Kiehl'sa. Najlepsze serum pod oczy i ten olejek Kiehl'sa. Jeśli chcecie zobaczyć te produkty jeszcze z bliska, zapisać sobie nazwy, to zapraszam Was na moją wyróżnioną relację na Instagramie Skincare, tam właśnie możecie zobaczyć zdjęcia. W tej szufladzie mam już produkty do makijażu. Uszczupliły mi się moje zasoby. Zostawiłam tylko, tak jak mówiłam, te rzeczy, których używam. Z tej strony są korektory, pudry, których używam nieco rzadziej niż tych, które mam na toaletce. Jakieś Nude by Nature, MAC. Pod oczy i produkty do konturowania, do ocieplania twarzy, bronzery, róże z Bourjois, Clinique Tarte, tutaj taki stick do konturowania z Maybelline, Jeffree Star rozświetlacz, Fenty Beauty, Becca i The Balm, to są faworyci, a tam takie produkty płynne. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki toaletki jeszcze sprzed dobrych kilku lat, to może pamiętacie, że tutaj kolekcjonowałam sobie lakiery hybrydowe, kiedy jeszcze robiłam paznokcie sama i ostatnio przez kwarantannę z wiadomych względów zaczęłam ponownie je robić, dlatego odkurzyłam mój zestaw, posegregowałam wszystko i pozbyłam się lakierów, które już się przeterminowały, także tutaj trzymam całą swoją kolekcję do pielęgnacji paznokci i wszystkie moje kolorowe lakiery. Z kolei w tym pudełku trzymam sobie semi-flesze, czyli te pyłki na paznokcie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki tour po tej części pokoju, po mojej toaletce i szafce z kosmetykami Wam się spodobał. Pomyślałam też, że może pokażę Wam jakąś zorganizowaną szafę czy komodę. Dajcie znać, czy jesteście czymś takim zainteresowani. Jeśli odbiór będzie pozytywny, to chętnie coś takiego dla Was przygotuję. Przesyłam buziaczki, wpadajcie na Instagrama i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!